Pozwolicie Państwo, że rozpocznę dzisiejsze nasze spotkanie z okazji Dnia Ratownika Wodnego przypadającego 29 czerwca. Już tradycyjnie spotykamy się w Urzędzie Marszałkowskim dzisiaj tutaj w kapitanacie z ratownikami, z przedstawicielami organizacji ratowniczych, które współpracują z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Chciałabym serdecznie powitać pana Gustawa Marka Przyzina, marszałka województwa, gospodarza dzisiejszego naszego spotkania. Serdecznie witam również pana Arkadiusza Sylwestrzaka, młodszego inspektora, pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Serdecznie witam pana Jarosława Srokę, członka zarządu marszałkowskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Giżycku. Dzień dobry. Witam pana Adama Choromańskiego, członka zarządu, oraz pana Rafała Piątka z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie. Witam pana Jana Sagańskiego, komandora Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. I witam również pana Grzegorza Gajewskiego, sekretarza tejże organizacji. Witam również pana Jacka Lędzian, koordynatora grupy olsztyńskiej, podwodnika Szkoły Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych z Orzysza. To jest stowarzyszenie, tutaj przedstawiciele jeszcze do nas dotrą. Witam również pana Andrzeja Pęcińskiego, kierownika Biura do Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego oraz witam wszystkie przybyłe na dzisiejsze spotkanie media. Panie Marszałku, poproszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, bo już od kilku lat spotykamy się, aby uszanować Państwa służbę, podziękować z okazji Dnia Ratownictwa Wodnego, 29 czerwiec, i przywitała Państwa Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka do spraw związanych z opieką, współpracą z organizacjami pozarządowymi, i wiemy, że ratownictwo wodne w dużej mierze właśnie opiera się o takie działanie, o działanie, można powiedzieć, o charakterze tej aktywności społecznej i o w dużej mierze też wolontariacie, o tym zrzeszeniu w stowarzyszeniach i w inspiracji takiej służby bardzo ważnej, ale płynącej często z potrzeby i serca, i umysłu, zaangażowania, więc jest to szczególny czas, gdzie należą się Państwu ogromne podziękowania za to, że czujemy się bezpiecznie w takim regionie jak Warmia i Mazury. Wtedy, kiedy jest piękna pogoda, kiedy jest sezon, wiemy, że nasze akweny wodne są oblegane nie tylko przez naszych mieszkańców, ale przez naszych gości, przez turystów, i chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli te poczucie bezpieczeństwa, nadzoru, opieki, a żeby to miało miejsce w sezonie, to cały rok trzeba bardzo mocno pracować w wymiarze prewencyjnym, technicznym, logistycznym, w wymiarze kształcenia, poszukiwania tej kadry, tej młodzieży, która chciałaby taką służbę bardzo odpowiedzialną i często niebezpieczną, ale profesjonalną prowadzić. Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje, bo w regionie Warmii i Mazur, tym turystycznym i bardzo mocno wodnym, takie poczucie jest niezbędne. Wiemy, że największą kwestią są finanse, wiemy, że tych środków ciągle brakuje. I rokrocznie jako samorząd województwa dedykujemy takie wsparcie. W tym roku jest to wymiar 450 tysięcy złotych. Jakoś udaje nam się podzielić pomiędzy poszczególne obszary, pomiędzy poszczególne po prostu zaangażowane jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ochotniczego, jeszcze raz słowo podkreślam. I dziękuję Państwu za tą konsolidację, bo to jakoś przecież w tym konkursie trzeba rozstrzygnąć i zadowolić cały obszar województwa.
Wiemy, że tych pieniędzy potrzeba by było znacznie więcej, ale też budżet nasz nie jest tak mocno wydolny, bo nie tylko w sferze Państwa wsparcia, ale jak patrzę tylko takim oglądem na żywo, to na bezpieczeństwo swobodnie rokrocznie wydajemy około 1 600 000 700 000, bo dochodzą tutaj kwestie wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w wymiarze jednostek, zabezpieczenia również ich osobistej ochrony, ale również samochody strażackie nowe dofinansowujemy, jak tylko 5-6 jednostek bierzemy pod uwagę, to jest to wymiar około 400 000 zł. Także z Państwa tutaj też zaangażowaniem i dzisiejszym spotkaniem, dzisiejszym finałem tej części będzie podpisanie umowy z Policją Warmińsko-Mazurską na zakup łodzi. Rokrocznie 200 000 zł wpisujemy w budżet, żeby wesprzeć policję. Natomiast umówiliśmy się z panem komendantem wojewódzkim, żeby był to jakiś wymiar taki widoczny, znaczący i cieszymy się bardzo, że ten udział naszych środków powoduje zainwestowanie głównie tyle z resortu ministerstwa i pozwala na zakup łodzi. W tym przypadku będzie to łódź, która stacjonować będzie w Policji Miejskiej w Elblągu, a więc aktem nad Zalewem Wiślanym i też w różnych aspektach działania, a już jedną taką jednostkę wspólnie kupiliśmy, która jest we Fromborku. No i oczywiście te zadania zgodnie z przeznaczeniem też zaszeregowaniem przez komendanta wojewódzkiego mogą mieć miejsce w różnych częściach naszego województwa i być dysponowane. Także to też jest ten wymiar ratownictwa wodnego i dziękuję tutaj panu komendantowi za ten segment współpracy, ale też za wszelkiego rodzaju bezpieczeństwo, które na Warmii i Mazurach funkcjonuje. Szanowni Państwo, jest okazja, aby pani kierownik wymieniła poszczególne wodne ochotnicze pogotowia ratownictwa, więc w sposób tradycyjny chcę imiennie symbolicznie podziękować. I pierwszy tutaj zapraszam pana Jarosława Strofę, przedstawiciela Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Organizacji w tym roku jubileusz okrągły, taki drobny i mówię do nas. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Adama Choromańskiego oraz pana Rafała Pionka z Olsztyna, z okrug naszego olsztyńskiego. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zapraszam pana Jana Sadańskiego, komandora Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie oraz pana, oczywiście jak najbardziej, pana Grzegorza Gajewskiego. Proszę przyjść. Pani Joanna Skodnicka. Zapraszam Państwa i zapraszam również pana Jacka Lędzia, jak najbardziej koordynatora Gminy Olsztyna. Wszystko
przed podpisaniem umowy, ja bym poprosił może pana komendanta o potwierdzenie dobrego wyboru, jak technicznie jakiś tam zafunkcjonować w przypadku tej łodzi. Prosimy bardzo. Panie marszałku, szanowni państwo, w imieniu swoim, ale także pana komendanta wojewódzkiego, ale przede wszystkim mimo policjantów, chciałbym serdecznie podziękować za to wsparcie, które dzisiaj otrzymujemy. Jak już pan wspomniał, to jest 50% kwoty, którą będziemy musieli wydać na zakup łodzi, która będzie do dyspozycji policjantów w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Łódź będzie morska, 8 metrów długości, więc myślę, że bardzo bezpieczna dla tych, którzy będą pełnili służbę na wodzie w tym rejonie. Patrząc na całe nasze województwo, na cały nasz garnizon, będzie to 35. łódź, którą dysponujemy jako Komenda Wojewódzka. I teoretycznie jesteśmy na wszystkich akwenach wspólnie z służbami, które tutaj dzisiaj z nami się znajdują. Za tą współpracę i korzystając z tego, że to jest święto, także chciałbym życzyć przede wszystkim dużo cierpliwości, zdrowia, jak najmniej pracy w tym roku. Dlatego też myślę, że ta współpraca, która do tej pory między nami była, układała się bardzo dobrze i zostanie na takim samym poziomie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą pomoc i myślę, że to przełoży się na bezpieczeństwo osób wypoczywających, tych, którzy do nas przyjeżdżają, ale też tych naszych mieszkańców, którzy będą wypoczywali nad jeziorami Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo. Tak, zapraszam pana marszałka i pana komendanta do podpisania umowy. Pan komendant luknie na nas, bo patrzy cały czas w bok. Zapraszamy, bo mamy ratowników z całego województwa, problemów nie brakuje nawet. Dzisiaj państwo prosto z akcji tutaj ze strony Elbląskiej nie jadą, więc... Ja mam takie pytanie, że jeszcze jest ten moment przed zakupem i tu w Olsztynie często pojawiał się problem, że ten sprzęt, który tutaj ta jednostka jest wyposażona, nie ma urządzeń pomiarowych do kontroli szybkości tego sprzętu pływającego, motorówek, skuterów, które nie zachowują tej strefy 100 metrów prędkości manewrowej. No i tam był ten problem, że nie ma urządzeń pomiarowych, czy te nowe zakupy już będą wyposażone, żeby można było namierzyć i z całą pewnością zmierzyć prędkość. Tak. No, takich urządzeń niestety nie ma do mierzenia prędkości na wodzie, mamy tylko na drogach. Ja nie znam producenta, który miałby takie urządzenie i jeszcze, które nadawałem, byłaby możliwość kontroli na wodzie prędkości. To czemu jest jak gdyby taki zakaz, że szybkość manewrowa, a ludzie jeżdżą, to wtedy jak gdyby nie ma możliwości nawet sposobu ukarania, nie? Tak, ale są jeszcze inne przepisy, które mówią o tym, że takich prędkości nie można rozwijać, bo mówimy tutaj jeszcze zakazu parowania i pozostałych, więc na tą chwilę tylko takie mamy możliwości. Także można pływać szybko. Oby bezpiecznie. Ja możemy indywidualnie poprosić o wypowiedzi? Tak, na pewno. Nie bardziej. Indywidualnie, ale też...
Może panowie, państwo też, skoro są media, może jakiś przekaz? Właśnie o tym. O pracy. Czyli indywidualna. Okay. No to na luzie, swobodnie. A ja zapraszam też na kawę. Tak, to jest kawka.